Ręce ułożone przed klatką piersiową, prostokąt. Pamiętamy o tym, żeby kąt prosty pozostawał w łokciu podczas całego ćwiczenia. Głowa pozostaje bez ruchu, czyli na wydechu skręt w lewo, głowa pozostaje, kąt prosty zostawiam w łokciu, wdech wracam. Z wydechem skręt w prawo, kąt prosty w łokciu pozostaje, wdech wracam. I w swoim tempie oddechu. Z wydechem skręt, głowa pozostaje, wdech wraca. W swoim rytmie oddychania. Ćwiczenie, w którym będziemy pracować czterema punktami jednocześnie, czyli łokcie rozciągamy maksymalnie na boki, palce ciągną do siebie, czyli ruch, przeciwruch, antenka na głowie ciągnie w górę, a łopatki w dół. I utrzymujemy, każdy z tych ruchów pogłębiamy, łokcie w bok, palce do siebie, antenka w górę, łopatki w dół, pępek kieruje się do mostka. Utrzymujemy, spokojnie oddychamy, łokcie w bok, palce do siebie, antenka w górę, łopatki w dół i rozluźniamy, odpoczywamy. I jeszcze raz. Łokcie w bok, palce do siebie, antenka w górę, łopatki w dół. Pogłębiamy każdy z tych ruchów. Jeżeli jest nieprzyjemne odczucie, nie boimy się tego, pogłębiamy. Łokcie w bok, palce do siebie, antena w górę, łopatki w dół. Pogłębiam, oddycham, pogłębiam każdy z ciągów i oddycham. I rozluźniam, odpoczywam. I jeszcze. Łokcie w bok, palce do siebie, antena w górę, łopatki w dół i każdy z tych ruchów pogłębiam. Tyle samo siły w każdy ciąg, oddech spokojny, każdy z tych ruchów pogłębiam. Łokcie w bok, palce do siebie, antena w górę, łopatki w dół. Oddech spokojny, pogłębiam każdy z ciągów. I rozluźniam, odpoczywam. I jeszcze raz. Łokcie w bok, palce do siebie, antena w górę, łopatki w dół. Pogłębiam każdy z ciągów. Spokojny oddech, pogłębiam każdy z ciągów. I rozluźniam, odpoczywam. I oddechy, dłonie na dolnych żebrach, prawa, przód, lewy tył. Wdech przez prawe żebro, wydech do lewego z tyłu. Wdech przez lewe przód, wydech prawy tył. Wdech prawy przód, wydech lewy tył. Wdech, lewy przód, wydech, prawy tył. Wdech, prawy przód, wydech, lewy tył.
Wdech, lewy przód, wydech, prawy tył.